Oh boy, jak przyjedzie kurier zabrać mi ten sprzęt, to będę walczył, obiecuję wam. Obiecuję, nie oddam bez walki. Jest to zdecydowanie najlepszy, najładniejszy laptop, jaki do tej pory testowałem. Bardzo się w nim zakochałem i wiecie co, ja się zawsze przykładam do takich jakichś drobnych rzeczy. On ma tam kartę graficzną Nvidia RTX 3080, jakiś bajeczny procesor, ale wiecie co mi się najbardziej spodobało? Klawiatura, masz tu mechaniczną klawiaturę podświetlaną, ale spodobało mi się pisanie na niej, bo jest takie przyjemne w dotyku. No słuchajcie, masz laptopa za 10 koła, a skupiasz się na klawiaturze. No witamy w ludzkim świecie, ale do rzeczy. Ten laptop, ten sprzęt mam już od jakiegoś czasu i właściwie nie wiem od czego zacząć opisując go, bo jest to sprzęt mały, niewielki. Wyciągając go z kartonu miałem coś takiego, kurczę, on jest lekki, on jest mały, gdzie oni tam upchali? Może mi wysłali zły laptop czy coś, ale wiesz, odpaliłem Windowsa szybko, patrzę czy to jest ten laptop i to jest ten laptop. Patrzę, że tam w specyfikacjach naprawdę jest ten RTX, Nvidia RTX 3080, jest ten kozacki procesor, 1 terabajt pamięci wewnętrznej, 16 GB RAMu, wszystko upchane w takiej skromnej obudowie i tak obserwuję ten laptop z zewnątrz, patrzę gdzie on ma wloty powietrza, gdzie wyloty, jak on to wszystko chłodzi, jak on z tym będzie funkcjonował i tak myślę, no kurczę, to będzie strasznie głośny sprzęt, bo tak patrząc na rynek laptopów gamingowych, widzę właśnie takie ogromne wloty i wyloty powietrza, mają takie same specyfikacje jak ten, albo i nawet gorsze i wyglądają jak czołgi. Ten laptop dał mi do myślenia, że naprawdę można zbudować laptopa, który wygląda dobrze, jednocześnie ma naprawdę niezłe osiągi. Odpaliłem wam taką najbardziej chyba wymagającą i najgorzej zoptymalizowaną grę, która obsługuje ray tracing na maksymalnych możliwych ustawieniach w czasie dnia, kiedy jest najwięcej refleksów, najwięcej światła, najwięcej terenu do generowania. Za chwilę też włączymy sobie dzień, pokażę wam jak ta gra wygląda podczas dnia. Oczywiście możemy... Kurde, ta droga wygląda tutaj świetnie. Na razie wam chcę pokazać taki wygląd z zewnątrz, dlatego że chcę, żebyście słyszeli, jakie ten laptop wydaje dźwięki, podczas gdy kulery wchodzą na wyższe obroty. To też jest istotne podczas, jakby ogólnie jeśli chodzi o doświadczenie jakiegoś sprzętu, to ważne jest, żeby podczas grania on nie był za głośny. No i ten laptop zdecydowanie robi tutaj robotę, jeśli chodzi o chłodzenie. Słyszycie chyba bez problemu samochód, wszystkie dialogi bez problemu usłyszycie. Nawet chyba nie mam odpalonego audio na maksa w tym momencie. I wszystko ładnie słychać. Chodźmy na jakąś walkę może na chwilę, żebyście usłyszeli, czy ten laptop wejdzie na wyższe obroty. I słyszymy, że ktoś się strzela. Okej, no to by było chyba na tyle. Tak
Także tutaj widzicie, że bardzo, bardzo cichutko. W każdej innej grze laptop będzie dużo cichszy, bo ta gra naprawdę jest bardzo wymagająca. I chciałem tylko podać takie doświadczenie z zewnątrz, jak ten laptop sobie radzi. Jak widzicie, radzi sobie, myślę, że w porządku. Jakbyśmy odpalili Fordzę, co zaraz oczywiście zrobimy, to laptop będzie jeszcze cichszy, także... Takie małe pudełeczko może obsłużyć bez problemu praktycznie każdą grę. Począwszy od Fordzy, która ma stosunkowo niskie wymagania spośród gier, które testowałem. I postanowiłem wytoczyć największe, najcięższe działa, jakie mam na pokładzie, czyli Cyberpunk 2077 z włączonymi na maksa ustawieniami, z śledzeniem promieni na maksa i ze wszystkim, co się da na maksa, poza rozdzielczością. Rozdzielczość mam Full HD, miałem Full HD podczas testów. Możemy tam odpalić wyższą rozdzielczość, ale jest to 17-calowy ekran. Co prawda 300 Hz, ale odpaliłem Cyberpunka w 60 na maksymalnych ustawieniach. Chociaż widziałem, nie testowałem dokładnie FPS-ów, ale widziałem, że czasami były jakieś tam spowolnienia i spadki przy takich naprawdę ostrych momentach, czyli w czasie, kiedy mieliśmy dużo różnych tam odblasków, dużo różnych takich źródeł światła i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie mogłaby być to zła wiadomość, ale z drugiej strony wytoczyłem największe działa. Cyberpunk nie działa dobrze nawet na obecnie, nie działa dobrze nawet na komputerze podłączonym do reaktora atomowego. Prosto z koparki. No ta gra jest niestety słabo zoptymalizowana, słabo zrobiona pod kątem działania i dużo trzeba nagrzebać przy niej, żeby to jakoś działało, jakichś modów poinstalować optymalizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie chciałem w to bawić i chciałem obciążyć ten komputer najmocniej jak się da w grze, która jest no zbugowana i wymaga jeszcze dużo pracy. Chciałem sprawdzić, czy ten laptop z czymś takim sobie poradzi i sobie poradził bardzo dobrze. Gra się przyjemnie, jasne, były spadki FPS-ów, tak myślę, że do 40 miejscami i to trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast trzeba też brać pod uwagę, że to jest Cyberpunk, nie? Jeśli ktoś nie grał w Cyberpunka, to nie wie, ale jeśli ktoś grał dużo w Cyberpunka, to wie, że ta gra potrafi wkurzyć każdego peceta, dosłownie każdego. Nieważne, co byś do niego wsadził, każdy pecet się przy niej spoci. Testowałem jeszcze w paru innych grach, w Dercie 5, jeszcze testowałem sobie w paru innych ścigałkach i grach w ogóle wymagających. I powiem wam, no nie da się zmęczyć tego laptopa, nie da się sprawić, żeby on miał z czymś jakieś większe problemy. Odpaliłem moją ulubioną strzelankę Apex Legends na minimalnych ustawieniach po to, aby uzyskać jak najwięcej FPS-ów. Ponad 200 FPS-ów udało mi się uzyskać w trybie treningowym i nieco ponad 170 FPS-ów udało mi się uzyskać podczas walki, co jest świetnym wynikiem. No i tutaj moja ciekawa taka obserwacja, bo ja na co dzień korzystam z monitora, co ciekawe również Asusa, 144 Hz, i nawet gry, w które grałem w 100 FPS-ach na tym 144 Hz monitorze, nie wyglądały tak płynnie jak na tym 300 Hz monitorze. I nie wiem, od czego to zależy, ale po prostu masz takie wrażenie, jakby to działało trochę płynniej, mimo że widzisz ten wskaźnik FPS-ów, jest na przykład 100 FPS-ów, a gra wygląda płynniej niż na tym monitorze, na którym masz 144 Hz, nie? I na tym 300 Hz, w ogóle 300 Hz monitor w laptopie, rozumiesz, urządzeniu przenośnym, które możesz, wiesz, podłączyć byle gdzie i grasz, nie? To jest w ogóle kosmos jakby. I teraz jeśli chodzi o to chłodzenie, bo troszeczkę o nim mówiłem, że tutaj mamy te wloty niby takie małe. Laptop posiada technologię magiczną, nie czytałem całej specyfikacji, powiem wam, że nie jestem aż tak bardzo techniczny, ale ma jakąś technologię chłodzenia ciekłym metalem i od razu przypomniał mi się Terminator.
To musi być jakaś technologia z przyszłości. Nie, no po prostu to jest technologia dostępna dzisiaj i postanowili zastosować coś takiego w laptopie i powiem wam, że chłodzenie działa dobrze. W grach takich jak Cyberpunk, czyli 60 FPS-ów, ustawienia Full Ray Tracing, DLSS wyłączyłem, bo okazało się, że funkcja, która w Cyberpunku powinna wpływać na poprawienie płynności gry, ją pogorszała. No, autentycznie miałem lepsze osiągi w momencie, kiedy wyłączyłem DLSS, czyli specjalna funkcja, która zmniejsza, zwiększa rozdzielczość, bawi się z tym i dzięki temu mamy więcej albo mniej FPS. No. To wyłączyłem i gra działała lepiej. No. Cyberpunk, tak? I laptop spisywał się świetnie, nie mam też miernika decybeli, nie powiem wam ile laptop osiągał tych decybeli podczas takiego dużego obciążenia. Mogę wam tylko powiedzieć, że nie było to aż tak przeszkadzające w graniu, jakbyśmy się tego spodziewali po takim laptopie. Jasne, ponieważ wentylatory zastosowane w tym laptopie są mniejszych rozmiarów niż w komputerze stacjonarnym, to będą one wydawały z siebie wyższe dźwięki, tak? Bo w komputerach stacjonarnych osoba, która jest rozsądna, od razu kupuje do procesora duży cooler, duży jakieś chłodzenie, które no, po prostu będzie bardziej wydajne, i ten cooler jest po prostu mniejszych rozmiarów i on nie wydaje z siebie takich wysokich tonów, on wydaje z siebie takie niskie tony, też jest słyszalny, natomiast nie rzuca się w uszy aż tak jak ten, jak te laptopowe wentylatory, i tutaj nie za wiele z tym możemy zrobić, no bo jest to laptop. Zauważyłem tylko jedną rzecz, bo laptop pobiera jakby swoje powietrze do chłodzenia spod spodu, więc warto tutaj zadbać, aby pod spodem tego laptopa, zwłaszcza podczas grania wymagające gry, nie było żadnego materiału, który się łatwo nagrzewa. Na przykład ja mam taką podkładkę materiałową dużą na całe biurko, i jak postawiłem na niej laptopa, to laptop potrafił się bardzo szybko grzać. Natomiast jeśli laptopa postawiłem sobie na jakimś metalu, na biurku chociażby, to laptop zdecydowanie lepiej chodził ciszej i spokojnie sobie działał, osiągał mniejsze temperatury. Także warto o to też zadbać w każdym laptopie, nie tylko takim gamingowym, ale też takich laptopach, gdzie oglądamy tylko filmy, żeby nie kłaść ich na jakichś prześcieradłach w łóżku, tylko żeby zadbać, żeby on tam trochę tego powietrza dostał i się ochłodził chłop, nie? To jest ważne. Konkluzja. Słuchajcie, tak jak mówiłem na samym początku filmu, niesamowite jest to, ile technologii, ile fajnych rzeczy udało się upchać do takiego małego pudełeczka, można to tak nazwać. Jest to cieniutki sprzęt i waży niecałe 3 kg, chyba 2,70. Na przykład jak jesteś pracownikiem, pracujesz na ciężarówkach i no nie masz jak zabrać ze sobą całego komputera stacjonarnego z monitorem albo monitorami, klawiaturami czy myszkami. Bierzesz sobie takiego laptopa, mychę do plecaka, słuchawki gamingowe i chłopie na trasie sobie normalnie grasz. To jest ogromny plus laptopów, nie? Czyli ogólnie jak chcesz gdzieś tam sobie wyjechać i nie wiem, na wakacjach sobie pograć, albo na przykład pracujesz przy zdjęciach, albo obrabiasz wideo i takim laptopem możesz sobie spokojnie wideo obrobić. No tutaj problemem jedynie może być to, że masz taki mały ekran, nie? I nie zawsze fajnie się obrabia wideo na takim małym ekranie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład komputer, taki laptop traktować jako stację roboczą i do takiego laptopa podłączyć na przykład 32-calowy ekran 4K i słuchajcie, mieć porządek z kablami, bo ja mam obecnie podłączone do mojego stanowiska dwa komputery, 300 różnych kamer, kabli, każda kamera ma swój kabel, w ogóle każdy sprzęt jest podłączony do karty przechwytującej, no masakra tu jest z tymi kablami, ja nie wiem jak się z tym ogarnąć, a tu macie taki czysty laptopik, podłączacie dwa kabelki, czy kabelek do monitora, zasilanie i macie czyściutko na biurku, nie trzeba się martwić z jakimś tam pecetem, nie? Dla każdego coś innego, taki laptop na pewno znajdzie swoich odbiorców, bo jest po prostu świetny.
No i właśnie na koniec jeszcze taki smaczek, bo mówiłem o klawiaturze i chwilę wspomniałem o podświetleniu LED. Jak już widzieliście, mamy tutaj różne podświetlenia dookoła. Możemy podświetlić sobie klawiaturę, mamy tutaj jeszcze podświetlenie. Mamy chyba także świecące logo. Także wszystko nam sobie to ładnie świeci. O, tak jak widzicie teraz. I wszystko to możemy sobie w bardzo ciekawy sposób edytować, ale nie tylko jeśli chodzi o laptopa, bo jeśli połączymy sobie więcej urządzeń tutaj do tego laptopa, to na przykład myszkę od Asusa, czy klawiaturę od Asusa, wszystko to razem możemy synchronizować. Ja nie mam żadnego urządzenia dodatkowego, żadnych peryferiów, żadnej dodatkowej dedykowanej karty graficznej w innym komputerze, ale jakbyście mieli na przykład klawiaturę od Asusa, mielibyście jeszcze mysz od Asusa, mielibyście jeszcze na przykład obok w PC-cie przeźroczystą obudowę, plus jeszcze kartę graficzną i jakąś tam płytę od Asusa, moglibyście to wszystko razem zsynchronizować, jeśli mielibyście LEDy w tym. A jak to działa w tym laptopie? No już wam pokazuję, więc tak, na przykład chcemy sobie sprawić, żeby klawiatura świeciła inaczej, a dół świecił inaczej. Na przykład robimy sobie coś takiego. Nie? I teraz dajemy sobie na przykład, chcemy, żeby nam się to świeciło w ten sposób, czyli dodajemy sobie efekt komety, możemy sobie ten efekt wydłużyć, możemy sobie ustawić tutaj kolory różne, na przykład chcemy, żeby nasza kometa była koloru niebieskiego. I będzie to wyglądać tak, nie? Możemy cuda tutaj zrobić z tym. Dodatkowo możemy zrobić, żeby nam się to synchronizowało z muzyką. Efekt bazował na częstotliwości albo na głośności. Też mamy takie ustawienie. Zapisujemy i puszczamy muzykę. Uwaga. Tutaj mamy jeszcze taką dodatkową opcję, dzięki której możemy dostosowywać kolor, który znajduje się w danym obszarze ekranu. Czyli na przykład jak gramy sobie w jakąś grę i w tej grze w jednym obszarze ekranu pojawiają się jakieś konkretne kolory, to te konkretne kolory będą wyświetlać się jako kolory tutaj na klawiaturze czy na podświetleniu dodatkowym. No jest to ciekawe, Bayer pokazuje wam, że coś takiego jest. Ten laptop ma bardzo zaawansowane modyfikacje tutaj tych LEDów. One mogą w różny sposób reagować. Mnie podoba się ten efekt z muzyką, bo bardzo lubię słuchać muzyki, a tutaj, jak słyszycie, ta muzyka jest bardzo fajnie słyszalna. Po prostu jest dobrej jakości głośnik, nie? Czy głośniki, bo tutaj jest tych głośników kilka. Możemy sobie różne efekty pododawać. Jakoś się uparłem na tą kometę, ale jest tutaj też sporo innych efektów, które możecie sobie używać i właściwie na różne sposoby możecie sobie to oświetlenie tutaj zmieniać. Coś kliknąłem, nie wiem co. Jeśli jesteś graczem, wiecie co, ja zastanawiam się, czy nie zainstaluję sobie jakichś LEDów kolorowych do samochodu, serio. Nie no, śmieję się, nie zainstaluję chyba jeszcze. W każdym razie każdy gamer musi mieć coś kolorowego w swoim otoczeniu. No i tutaj laptop też oferuje nam podświetlenie RGB dookoła, od dołu. I klawiatury, a także znaczka u po drugiej stronie ekranu, także też możemy sobie tam ustawić to na różne sposoby i można sobie to też wyłączyć, jeśli komuś będzie to przeszkadzać. Jest to fajny Bayer, na pewno po jakimś czasie przestanie się na niego zwracać uwagę. Ja mam przy swoim stanowisku klawiaturę podświetlaną RGB i powiem wam, że po jakimś czasie się na to nie zwraca uwagi. Mógłbym oczywiście to wyłączyć, ale no kurczę, jak się coś świeci, to jest ciekawiej, no. I w przypadku tego laptopa też moglibyśmy sobie to wyłączyć, chociaż te LEDy nie dają tak po oczach jak ta moja klawiatura przy stanowisku. Gdzie też mógłbym, wiesz, wyłączyć i przydymić sobie to światło, ale tego nie zrobię, bo jestem graczem. Gracze muszą sobie świecić kolorowymi światełkami po oczach, no bo w końcu są graczami, no nic z tym nie zrobisz, koniec tematu. Chciałem tylko wam przekazać, że dziękuję bardzo Asusowi za przesłanie mi tego laptopa do testów i próbowanie pokonać wyzwania od Asusa. Wygranie Mini Coopera Eliminatora jest mega, mega, mega ciężkie i nie wiem, czy uda mi się to zrobić.
Ale zobaczymy, postaram się. Będę próbował do skutku. W każdym razie, no, od razu wam mówię, że jak przyjedzie kurier, ja będę z nim walczył. Nie oddam mu tego sprzętu. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym wideo. Trzymajcie się ciepło. Hejas.